na Babylon MMA 10, Krzysiu, no nie da się ukryć, masz lód na ręce, czy wiesz, co się stało z ręką? Dobry wieczór, cześć. Nie wiem, co się stało z ręką, no bo tam jeszcze jakby tego nie diagnozowałem. Na pewno coś tam, nie wiem, strzeliło, zapiekło w momencie, jak się podpierałem tam przy tym obaleniu. Więc myślę, że co tam, w najlepszym wypadku coś naciągnąłem, w najgorszym coś zerwałem. Pewnie się dowiemy, nie wiem, w poniedziałek może. No na razie nie wiadomo. Czułeś w ogóle w tej walce to, że walczycie pod ziemią? Miałeś jakieś problemy kondycyjne z tego powodu? Nie, chyba... Nie, nic nie odczuwałem. Szczerze mówiąc, jakoś tak... No normalnie, tak jakby była klimatyzacja w jakimś pomieszczeniu, nic nie... ani nie czułem ciśnienia, ani nie czułem temperatury jakiejś innej, ani żeby było gorąco, ani żeby było zimno. Ta nowa walka jak walka. Jak ocenisz w ogóle postawę twojego rywala? Bał się bić z tobą w stójce, widać było, że dążył głównie do parteru. No ale to chyba taki zawodnik, to znaczy gdzieś tam jak widziałem jego walki, to on się chyba tak bije, że po prostu ucieka pod siatkę, czeka na moment, żeby sprowadzić i... Tak robił tak naprawdę, no nie trzeba było się jakoś wysilić mocno, żeby go zahukać. No ja też jakby moja dyspozycja też pozostawia dużo do życzenia, bo też uważam, że trochę się zachowałem jak amator i po prostu starałem się go mocno bić i rozbić, zamiast gdzieś tam pomyśleć, poszukać, więcej pracować z wodem, poziomami góra, dół, coś tam, więcej kombinować. Trochę za mało się słuchałem narożnika. No też może cała ta sytuacja do jakby około sportowa dokładnie tej walki może sprawiła, że po prostu chciałem ją jak najszybciej skończyć i mieć to za sobą, wsiąść do samochodu, pojechać do domu. Właśnie, jeżeli chodzi o sytuację tę około twoją walkową, czy mógłbyś się jakoś do tego delikatnie odnieść, bo wiadomo, że były różne perturbacje jeszcze przed twoim pojedynkiem i w mediach dość wrzało. Będzie długa wypowiedź teraz w takim razie. Proszę się, dobrze. No to... To może, żeby skracając całą tę sytuację, bo już tak by mówiłem to w wywiadach po ważeniu, to może inaczej, to ja mam taki apel do was, nie wiem, do mediów, żebyście wykonywali swoją pracę rzetelnie, żebyście sprawdzali informacje, pytali się obu stron o zdanie. Nie chcę tam teraz jakby ani punktować, bo zaraz, wiecie, wy będziecie próbowali mnie przegadać, wy jesteście dobrzy w gadaniu, dobrzy w pisaniu, ja jestem dobry w czymś innym, także na pewno gdzieś tam konfrontację na słowa i na literki w internecie będę przegrywał z wami, ale może jako najprostszy przykład podam taką sytuację, że mój Brazylijczyk, który był zmieniony tam za drugim razem, mój przeciwnik, przyleciał do Polski, siedzi w hotelu od czwartku, był wczoraj na ważeniu, był dzisiaj na gali, nikt się nawet nie pofatygował, żeby zrobić z nim wywiad. Media były wczoraj na ważeniu, on siedział uśmiechnięty, nikt się go nie zapytał. Sam podszedłem do niego, do jego menadżera, który gada po angielsku, zapytałem się, czy chciałby po prostu coś powiedzieć do mediów, ale ci Brazylijczycy byli tacy, że nie wiedzą, czy wypada się w ogóle rozmawiać, jak ktoś się zapyta, to powiemy, czy coś, ale nikt nawet nie pofatygował się, żeby się zapytać o zdanie. Chłopak siedział cały czas, wszyscy dookoła gadali o nim, a on siedział obok i nikt się nawet, ani jego, ani menadżera jego, czy tam trenera, o nic nie zapytał, także uważam, że tak naprawdę pokrzywdzony jest. No on też na pewno jest pokrzywdzony, ale jakby to, co chcę powiedzieć, to po prostu słuchajcie, jesteście opiniotwórczy i czy tego chcecie, czy nie. Znaczy pewnie chcecie, ale no po prostu jest taka, czy ja tego chcę, czy nie. To kształtujecie opinię publiczną i to, co piszecie, to gdzieś tam trafia do ludzi. Nie wszyscy znają, że tak powiem, insight tego wszystkiego, jak to wygląda od środka. Większość osób czyta nagłówek. Jak widzi nagłówek w prasie pod tytułem, czy zobaczymy śmierć w Wieliczce, albo czy walka się skończy śpiączką albo śmiercią, no to... To sami zadać pytanie, kliknie, nie kliknie, co sobie pomyśli. Także naprawdę może były dwa portale na krzyż, które jakby opublikowały jakikolwiek artykuł z wypowiedzią, nie wiem, Tomka Babilońskiego, z wypowiedzią albo nawet, że tak powiem, nieprzepisany, tylko nie wiem, jak to ładnie nazwać, swoimi słowami napisany albo nie stawiający te tezy w nagłówku, prawda? Także gdzieś tam ja jestem rozliczany ze swojej pracy w klatce, będzie krytyka po mojej walce, na pewno mojej formy czy tam czegoś. Ja uważam, że wy też powinniście przyjąć krytykę jakby całej tej sytuacji. No i tyle, ale prawdopodobnie sytuacja skończy się tak, że dzisiaj mamy sobotę, jest po walce. Jutro, pojutrze nikt nie będzie pisał ani o tej sytuacji. Wszyscy będą pisali o tym, że tam, nie wiem, w Gdańsku bił się karzeł z jakimś chłopakiem i w mediach będzie tylko o jakichś walkach wariatów i innych, że tak powiem, ludzi, którzy nie powinni być wpuszczeni do klatki tak naprawdę. Naprawdę nie powinni być wpuszczeni do klatki. Nie z powodów, że tak powiem, zdrowotnych. Znaczy może też zdrowotnych, bo nie wiem, co tam w głowach siedzi tych wszystkich ludzi, którzy się tam biją, no ale no, tak jak mówię, nikt nie będzie kontynuował tego tematu.
i wszystko, że tak powiem, ucichnie, a jakby szkoda się stała, uważam, nie? To tyle, nie wiem. Nawiązując jeszcze do początku twojej wypowiedzi, chciałam tylko, myślę, że również wasze zdanie tutaj powiedzieć, że na pewno nikt z mediów nie chce z tobą walczyć i na pewno nikt z tobą nie chce żadnej potyczki zawrzeć, ale chciałam jeszcze zapytać o to w takim razie, jak wyglądają pertraktacje na poziomie znajdowania rywala i podpisywania kontraktu. Czy wcześniej nie jest weryfikowana przeszłość zawodnika? I nie chodzi mi o to tutaj, że chcemy coś wytykać, tylko po prostu zapytać o roboczą stronę dokumentów całego przedsięwzięcia. Wiesz co, Paulina, ja jestem zawodnikiem, nie jestem menadżerem, nie jestem matchmakerem. Także ja nie uczestniczę w tych negocjacjach. Ja dostałem wiadomość na Messengerze od mojego menadżera. Tam gala, ten pierwszy brazylijczyk Rafał Macedo się bił na Bellatorze w sobotę. Ja dostałem w poniedziałek wiadomość, że wypadł i że jest inny przeciwnik. Dostałem jakby imię, nazwisko, rekord jego i zapowiedziałem, żeby brać go póki jest i tyle. I jakby tak wygląda to z mojej strony. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wyglądają tam, że tak powiem, przepychanki, jeśli chodzi o jakieś kontrakty, znajdowanie zawodników, no to wydaje mi się, że to jest pytanie do matchmakerów, menadżerów i oni tutaj gdzieś na pewno są, także spróbujcie wywiad zrobić z nimi albo nawet z tym Brazylijczykiem, bo on też tutaj siedzi, jest też jego trener czy tam menadżer, który gada po angielsku, na pewno sobie poradzicie. Jasne. Dziękuję bardzo. Okej, dzięki wielkie.